Witam Cię uroczyście i serdecznie. Z tej strony oczywiście ja i kolejny poradnik do TFT, albowiem musicie szybko wbić Challengera. Dzisiaj bierzemy kultystę. Dlaczego bierzemy kultystę? Nosy, czy chcesz nas zrobić satanistów? Ja zrobię z Ciebie takiego kultystę, że Ty jutro pójdziesz robić fioletową mszę. Fioletową mszę, na której wyznawać będziecie kobiece piersi. Tymczasem biorę kultystę, nieważne jaki miał przedmiot. I teraz powiesz mi dlaczego. Powiem Ci, że dlatego, bo nieważne jakie przedmioty robisz, ważne, żebyś zrobił 6 kultystów. To jest kontrowersja. No więc tak. Ubieramy Riven w tankowne itemy. Na przykład jakiś taki Ionic Spark. Na przykład jakiś Sunfire Cape. Na przykład też może być jakiś QSS. Mogą być tankowne itemy. Mogą być też troszkę itemki AP. Może być Gunblade. Riven to jest jedna z nosicielek przedmiotów. Tutaj na Twistedzie możemy tego Sparka zrobić. Możemy też zrobić inne itemy. Dlaczego? Bo będziemy go sprzedawać. Trafi nam się Fortune Brawler Tankage. Nie chcemy go. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć Chosen Cultist. Jeśli mamy Chosen Cultist, to jesteśmy szczęśliwi. Coś mi siedzi w gardle. Mam nadzieję, że to nie borsuk. Więc setup jest stosunkowo prosty. Chcesz mieć 6 kultystów. Starasz się ich zebrać jak najszybciej i składać itemki, żeby być jak najsilniejszym i stracić jak najmniej HP. Możesz te itemki składać na słabszych kultystach, których później wymienisz na lepszych kultystów. Słabsi kultyści to Twisted Fate, Eliska, może to być też Evelynka albo Kalista. Wszystkie możesz zmienić. Trafił mi się Twisted Fate. Trafiła mi się też Elis. Dlatego idę na Police. Żartuję, nie idę na policję, kupuję sobie Vanguardy. Dlaczego kupiłem Vanguardy? 2 Vanguardy będą grane w ostatecznej wersji setupu. Tutaj muszę też kupić Eliskę, dlatego tutaj mądrzejszym wyborem będzie zamienić tego Thresha z Wukongiem i potencjalnie go sprzedać, a później dobrać innego Vanguarda. Thresh jako Vanguard jest dosyć tutaj dobrym pikiem do kultystów, albowiem daje Ci Dusk. Dusk to jest synergia, którą będziesz miał w ilości prawdopodobnie 2. Chyba że wybierzesz jednak Chosen Dusk, no to możesz dążyć do 4. Zrobiłem tak jak powiedziałem, sprzedałem Wukonga, kupiłem Eliskę. Teraz mam Twisted Fate'a. Zupgrade'uję go, mam też Eliskę, no i mam tego Vanguarda, którego Ci mówiłem, że dobiorę. Więc po prostu sprawa jest prosta. 2 Vanguardy i kultysty. Tutaj sobie robię Quicksilver. Quicksilver to na pewno jest item, którego mogę użyć. Daję też łezkę, żeby Twisted Fate szybciej rzucał skille. Z łezki mogę zrobić różne rzeczy. Mogę zrobić Frozen Hearta. Mogę zrobić Redemption. Mogę zrobić Blue Buffa, który jest oczywiście piękny. Jak ty, drogi widzu. Także sprawa prosta. Staramy się być jak najsilniejsi. Jeśli strikujemy, no to szybko wchodzimy sobie do 6 poziomu. I stabilizujemy się tam. No i oczywiście robimy ekonomię i idziemy w 8. Na 8 6 kultystów. No i będziemy szczęśliwi. Jeśli chodzi o takie stałe itemki, które jeszcze można zbudować. To na przykład Infinity Edge. Na przykład Bloodthirster. Na przykład Gea. No i wszystkie te itemy razem jeszcze z Giant Slayerem mogą trafić na Gina. Jeśli zrobisz itemy pod Attack Speed, to możesz później dać Kayna na przykład ze Static Shivami i zobaczyć, jakie piękne rzeczy się dzieją. Blue Buffa możesz dać na przykład później na Zilana, który jest kultystą i będzie skrzeszał twoje suty. Także możliwości jest wiele. Najważniejsze jest, żeby zrobić sobie tempo, szybko uzyskać Galio i być szczęśliwym Cyceuszem. Ja tymczasem myślę, co tutaj dołożyć. No i tak naprawdę najlepiej byłoby dołożyć Thresha. Dlaczego? Dlatego, że Thresh da nam najwięcej jako jednostka, która już i tak dostaje premię. W tej sytuacji na stole chcemy, żeby tanki wytankowały jak najdłużej, aby Twisted Fate wystrzelał wszystkich ze swoich bezlitosnych pejczy Michaela. Zapraszam do poprzedniego filmu. I teraz w tej chwili chciałbym poruszyć kwestię, którą zacząłem jakiś czas temu. Kwestię cięć w tych materiałach. Staram się Was słuchać. Jest dużo opinii osób, które nie chcą tych cięć, ale jest też dużo opinii osób, które chcą te cięcia, więc ciężko zdecydować. Dlatego spojrzałem na to, jak długo oglądacie moje filmy. Dam Wam przykład. Poprzedni film z LoLa. LoL u mnie się bardziej ogląda niż TFT. Trwa 15 minut. Średni czas oglądania bez montażu 7 minut. Poprzedni filmik z TFT z montażem.
Czas filmu 25 minut. Średni czas oglądania prawie 13 minut. Albo prawie nawet 14. Także jak sami rozumiecie, no statystycznie bardziej opłaca mi się robić te cięcia. Aczkolwiek postaram się, żeby te cięcia były bardziej przyjazne dla osób, które z jakiegoś powodu bardzo się smucą, jak im nagle dynamizm wchodzi za mocno. Także przytulam was do cyca i robię tak, jak właśnie powiedziałem, żeby tutaj każdy na tym skorzystał i był szczęśliwy cyc. Bo jak rozumiesz, po prostu chciałbym tutaj jak najwięcej przekazać, a jak są takie momenty, gdzie się dużo milczy, to lepiej je wyciąć. Także jeśli film jest zredukowany do tego, żeby się coś cały czas działo, to myślę, że jest najlepiej. A jeśli i tak widzimy, jak się walka toczy i widzimy jej wynik, nie widzimy tylko na przykład w środku, nie wiem, trzech hitów jakiejś postaci, które i tak dużo nie zmienią, no to jakby po co to, nie? Zresztą to widać po tym czasie oglądania, bo ludzie się nudzą i wychodzą. Tymczasem wróćmy do tego TFT. Jak widzisz, nasi kultyści, którzy jeszcze nie potrafią wskrzesić swojego bóstwa, jakoś tam sobie radzą. Radzą sobie i nas to bardzo cieszy. Nasze lica są rozweselone. Tutaj mogę wziąć na przykład Pajka, mogę wziąć Ewelinkę. Ewelinka w tym przypadku jest dosyć ciekawsza. Dlatego, że później na niej mogę zrobić Infinity Edge'a, bo już ma na przykład rękawiczkę. Wiadomo, jak już wszystko się ładnie ułoży, to później to ten Infinity Edge trafi na Gina. Także ja tutaj zobaczyłem, że mogę ją wziąć, więc oczywiście ją łapię za cyc. Ewelinka złapana za cyc i jest bardziej skłonna do współpracy, dlatego mam nadzieję, że da mi troszkę LP, bo gdybym wszedł w topkę w tym meczu, to już będę w goldzie. To już tak troszkę lepiej, tak weselej, troszkę na duchu i już może jakaś kobieta się mną zainteresuje. Tymczasem zobacz. Trafiliśmy tutaj Twistena, trafiliśmy upgrade w naszej tankowości, no i ta F-ka. Wchodzimy więc w level, żeby wzmocnić nasz team poprzez wystawienie F-ki i uzyskujemy już trzech kultystów. Trzech kultystów niczym prawa. Co ja chciałem powiedzieć? Powiem to jeszcze raz. Znaczy nie, powiem to inaczej. Gdybym mógł ustalać prawa i inne takie pierdolety, to stworzyłbym oficjalną plażę kultystów po wbiciu Challengera, zamiast plażę nudystów. Tymczasem widzimy, że tu chłop trochę też kultystuje. No i nam się to nie podoba. Dlatego ja już wciskam report. Widzę, że Galio tutaj czeka na swoje dyrdy małe, na swoje podrygi. No i nasz Galio też tutaj wkracza do akcji. Na szczęście nasi kultyści są dużo lepsi, więc kasują tutaj chłopa. No i bardzo pięknie, bardzo pięknie. My się bardzo cieszymy. Zwłaszcza, że to był chłop ze streakiem, więc troszkę go zaboli i my trochę się wysuniemy tutaj na prowadzenie. Jak ci idzie w TFT? Mam nadzieję, że dobrze. Jeśli źle, to pooglądaj wszystkie moje poradniki, może któryś ci pomoże. No i tutaj weźmiemy tego Thresha i Jaliskę, albowiem to nie zaburzy w żaden sposób naszej ekonomii. I tutaj jest śmieszna opcja, bo w mojej głowie z jakiegoś powodu coś się stało i tutaj patrzcie, co się dzieje, klikam dwa razy exp i nagle myślę, po co ja to kliknąłem? W mojej głowie było chyba 2 na 10 i wtedy bym wszedł level, a to było 2 na 20 i teraz jestem z palcem w czyimś odbycie. Czego oczywiście nie chciałem i jest mi z tym dziwnie. Dlatego pocieszam się tym, że teraz dostanę 2 expa i za 8 golda wejdę w ten level. Więc i tak dotrę do tego 6, tracąc ostatecznie 2 golda albo 1 golda. Nie pamiętam, ile tam miałem wcześniej. W każdym razie zobacz tutaj, jaki silny Yasuo. Na szczęście nasi kultyści dają radę. Także fajnie. To jest tutaj dobry znak. Bo jeśli tak streakujesz, to masz szansę na topkę i dobrze ci z tym. No i tutaj mam 10 golda, mógłbym poczekać tę rundę i dopiero wejść w level, ale ja już wszedłem w level jak cyc. Także nauczmy się na moich błędach. Wychowani na błędach, hashtag zawsze pod sprzętem. My tymczasem czekamy tutaj na rozwinięcie naszej rundy z golemami, albowiem na golemach możemy znaleźć jakieś fajne komponenty do fajnych itemów. Fajnych itemów jest mnóstwo i dlatego uważam, że ten setup jest fajny, bo on wykorzystuje prawie wszystkie fajne itemy, jakie ci przyjdą do głowy. Head of Justice, yeah, Infinity Edge, jakieś Bloodthirstery, wszystko możesz złożyć.
Tak, i ten. Możesz złożyć sobie nawet jakieś koronkowe staniki, jeśli ci się bardzo chce. Więc siadaj na tyłku i graj. Ja tymczasem dostałem miecz, także stwierdzam, że sobie skleję Infinity Edge'a. Niech sobie F-ka krytuje. No i w tym momencie trafiam Gina. I to już tutaj mi daje do myślenia. Powiem wam, co takiego się wydarzyło w mojej głowie. Chciałbym oczywiście, żeby Jin strzelał. Chciałbym, żeby miał Infinity Edge'a. Ale sprzedanie Evelynki tak naprawdę opóźni mnie w osiągnięciu 6 kultystów. Bo będę musiał tę Evelynkę jeszcze dobrać, albo po prostu dobrać kogoś innego. A tak to tych kultystów jest mimo wszystko o jednego więcej. Więc na razie nie decyduję się na to, żeby Jin dostał item, bo priorytetyzuję sobie osiągnięcie Galileusza. Także w tym momencie jest spoko. Pamiętajmy, że Jin sam w sobie z czwartego ataku potrafi przybombić, przycymbalić, ja nie umiem dzisiaj mówić. Przygongolić potrafi w czerep. No i właśnie tak to się później podziewa. Dzieją się różne rzeczy, zobacz. Mamy streaka. Miałeś kiedyś streaka? Pewnie, że miałeś streaka, bo wyglądasz na pięknego człowieka. Także jeśli nie w LoLu, to miałeś w życiu streaka. Także patrz, 4 kultystów. Jeszcze tylko 2 i będę szczęśliwy. Tylko oczywiście wtedy muszę mieć też level. No i trafia się kolejny kultysta. Pike. Pike jest bardzo przyjemną jednostką. Stawiasz go z boku i on później tak przeskakuje, że po skosie stunuje innych. Stunuje i nie pozwala im się ruszać. To są takie smutne rzeczy. Smutne są rzeczy dla tych osób. No bo jak się nie możesz ruszać, to co ty zrobisz w życiu? Chcesz pójść do toalety? Nie możesz, bo jesteś zestunowany. Także Pike robi rzeczy. My tymczasem walczymy na Adiokondę. To jest jakiś nowy gatunek węża, więc oczywiście warto sobie tutaj z nim poradzić, bo kto wie, jakie jadowite zawartości znajdują się pod jego warstwami. Nasza Ewelinka pokazuje kryty, no ale niestety to nie wystarcza. Tymczasem Jin wali 4 hita i już się wszystko wyjaśnia. Z pięknym uśmiechem na twarzy, więc przechodzimy do następnej rundy. Oczywiście mówię o twoim uśmiechu, a nie o moim. No i teraz mamy Hecarima, który jest Elderwoodem Chosenem. Także leśne skrzaty go wybrały, ale my niestety nie wybierzemy go w tej sytuacji, ponieważ to nie jest nasza droga. My nie idziemy w tym kierunku. Także co ci tu dużo gadać, młody, piękny człowieku? Trzeba czekać, trzeba robić ekonomię, zwłaszcza, że tutaj wygrywamy mocno. Także sobie chcemy podbić. Zobacz, tu się Yasuo ulepszył i jeszcze jest duelistą. To jest perfekcyjne Yasuo do tego setupu. Także ten chłop w tym momencie jest w topce. Nawet nie wiem, czy gry nie wygrał jeszcze. W sensie, czy już nie wygrał gry. A my tymczasem mamy setup, który tak naprawdę może nie da ci zawsze pierwszego miejsca, no bo tak się nie da. Ale za to ma bardzo dużą tendencję do wbijania top 4. Więc jeśli ci to wystarczy, że w prawie każdej grze możesz robić top 4, no to super. To wspinaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Jak widzisz, drzewiec niestety nie do zajechania. Niestety Jin się nie przebije przez tę korę. I dostajemy w pierdziel. Ale to nic takiego. Mamy 95 HP, to jest bardzo dobry znak. Tutaj trafiliśmy bardzo ładnego Jina, który ma jeszcze taki mieczek, które oczywiście moglibyśmy wykorzystać. Ale jaka jest szansa, że go dostaniemy? Szansa jest bardzo malutka. Widzisz tego chłopa? Zobacz, on już tam biegnie. No i bierze go. Także dupa blada autostrada. Niestety Jin zmysły postradał, bo już trafił się chłopowi innemu. Zagarnął go za habety. W każdym razie my bierzemy łezkę, która pozwoli nam zrobić blue buffa. Blue buff zawsze da nam jakieś tam przyjemności w postaci rzucanych Pei czy Michaela, które oczywiście utorują drogę i będzie łatwiej wygrywać. Dlatego teraz możemy zrealizować nasz plan, sprzedając Jinx i kładąc łezkę Michaelowi do kieszeni. Jak się chłop zczai, że ma takie piękne rzeczy, to zacznie radośnie rzucać kartami. Boże, ja mam dzisiaj problemy z mówieniem. Obszar mózgowy odpowiedzialny za mówienie dzisiaj dostaję jakiegoś laga. Disconnected, mój drogi, disconnected. Co tu dużo gadać, ale kultystów trzeba ci pokazać.
i trzeba być aktywnym w internetach. No bo przecież, no jak to tak, żeby przyjaciel cię zostawił? Nie zostawię cię, bo ty też byś mnie nie zostawił. Więc wracajmy tutaj do rozgrywki, bo się robi rozczulanie. Zobacz, jak pięknie. Ewelina ci pokazuje, że ona potrafi sobie poradzić z takimi okolicznościami. I tobie to bardzo pasuje. Mnie też to bardzo pasuje. Zobacz. Czwarty hit. Niestety nie zabombił. Nie zabombił tak mocno, jakbym chciał. Ale zabombił i tak dosyć mocno. Chłop ma tutaj dobrą ekonomię, ale on poświęca HP na rzecz tej ekonomii. My trafiamy tymczasem Gino, który oczywiście nam bardzo pasuje, bo jest to jedna z kluczowych jednostek w naszym setupie. Jakby nie patrzeć, jest to nasz taki carry, który jak dostanie itemy, to na pewno się ładnie odwdzięczy. Tylko właśnie powiem szczerze, że ja jeszcze nie mam takich swoich preferencji co do kultystów. Tak sobie pomyślałem, żeby kiedyś sprawdzić tę Ewelinkę. Może zagrać jakoś pod nią, ale... No ale póki co gram właśnie takim wariantem pod Gina bardziej. Przy czym zawsze można go tutaj wzbogacić jakimś sharpshooterem wtedy. Myślę, że powinienem tak zrobić w takiej sytuacji, ale też mocno skupiam się na Riven, która z fajnymi itemkami też potrafi robić rzeczy razem z Duskiem, bo Dusk daje jej też fajniejsze obrażenia. No i teraz zobaczmy. Kultyści dalej wynagradzają nas. Także nam to bardzo pasuje. Kolejna wygrana i możemy tak do rana. Mam nadzieję przynajmniej. Życzę wam tego. Tutaj mamy Vayne. Vayne kupiłem. Vayne to jest jednostka, którą warto wziąć pod uwagę. Dlaczego? Ponieważ jest Duskiem i jest sharpshooterem. Czyli posiada synergię z Jinem oraz na przykład z Riven i z Cassiopeią, która też się tutaj znajduje w naszym setupie. Oczywiście wszystko można później zamieniać. No, w tej konkretnej sytuacji ma też synergię z Thrashem, więc tak naprawdę warto ją wrzucić za tego kultystę jednego, na przykład za Eliskę. To, że ja nie wrzucam jej, to jest akurat głupota, bo mam czterech kultystów. Także wyciągnijmy wnioski, ja tę grę komentuję teraz po fakcie. Jeśli jesteś ciekaw, to czasem nagrywam od razu, a czasem nagrywam po fakcie. Po fakcie nagrywam, jak trochę gorzej się czuję, żeby mieć łatwiej. No i tutaj znaleźliśmy Riven, więc ogólnie stwierdziłem, że Duska wypełnię w ten sposób. Aczkolwiek dalej uważam, że Vayne w tej sytuacji jest lepszym wypełnieniem, zwłaszcza, że Jin też dostał drugi level, więc powinienem go teraz traktować jako głównego carry i po prostu wzmacniać jak tylko się da. Także to taka dygresja. Zobaczmy. Tutaj chłop robi jakichś asasynów, którzy będą łapać za Duponga. I pytanie, czy to jest coś, co nas tutaj pogrąży, czy nie. Grubasy próbują coś tam zdziałać. No i niestety pogrąża nas to. Jest Lissandra level 3. Jest też Dirty Diana level 3. No bo jest oczywiście synergia Moonlight. Bardzo ciekawy setup, trzeba przyznać. Mamy tutaj Gina, na którego już użyłem tego Nikos Helpa, ale cóż, chciałem po prostu wygrywać jeszcze bardziej. Nie wystarczyło. Może gdyby ten Infinity Edge się znalazł na tym Ginie, może byłoby łatwiej. Może gdyby ten Sharpshooter też wjechał od Vayne. No myślę, że to są właśnie te rozwiązania, które mogły dużo zmienić. Tymczasem nie ma co płakać nad rozlaną benzyną, bo jeszcze się nie pali. Także możemy tutaj próbować dalej. Tutaj chłop obecnie bardzo silny. Trzeba przyznać, zobaczmy te Kalistę i zobaczmy tego Jaxa. Jax jest taką naturalną kontrą na tego Gina. Z tego względu, że z reguły jak jest ten czwarty strzał, to on kręci buzdyganem i Gin się nie może wstrzelić. Także dostajemy kolejny raz cymbał i to daje nam do zrozumienia, że jesteśmy już za słabi, żeby z każdym wygrać. My chcielibyśmy wejść w level z możliwie jak najlepszą ekonomią. Co robimy? I teraz cokolwiek dostawić, to wzmocni nasz team. No i w tej sytuacji oczywiście najlepszą opcją byłoby dostawienie tej Vayne, żeby wreszcie był ten sharpshooter. Ale jak widzicie, ja niestety tutaj troszkę wyłączyłem myślery. No i nie wykombinowałem tego aż tak. Aż tak nie wykombinowałem. W każdym razie, moi drodzy,
Nie ma co się smutać. Można popełniać błędy, a i tak wchodzić w top 4. Także to jest takie moje pocieszenie dla was. Zobaczmy. To jest ten chłop, który potencjalnie prawdopodobnie wygra grę przez to, że trafi tego Yasuo. Aczkolwiek, no nie, Leo, tutaj wysoluję wszystkie już teraz. No, ale powiem szczerze, że i tak stawiliśmy mu czoło dosyć dzielnie, dosyć odważnie. Także tak. No i teraz kolejna karuzela. Co nas interesuje? Co jest naszym wyborem? Powiem szczerze, że już nie pamiętam, co tutaj dobrałem. Nie pamiętam, jakie mam tam itemy w poprzednim ekranie. O, zobaczymy teraz. Mamy pasek. Mamy też muszelkę, więc w tym wypadku dobrałem Ionic Sparka. Przyszłościowo na Riven. Riven lubi takie itemy. Także oczywiście, czemu nie? Riven też warto ubierać. Jakieś takie tankowne itemy. Dlatego tankowne itemy do tego czasu wrzucamy na jakiegoś na przykład Vanguarda, którego możemy się później pozbyć. Zwłaszcza, że później chcemy grać Vanguarda Aatroxa, który jest też kultystą. I chcemy też grać Sejuani. Dlatego, że to są jednostki fioletowe. Więc jeśli chodzi o siłę, to na pewno są lepsze. Także tak to wygląda. Dużo fioletowych jednostek w tym setupie, trzeba przyznać, dosyć late game'owy. Ale fajny, fajny, na pewno ci się spodoba. Tutaj wymieniłem Sejuani na Pyke'a, albowiem stwierdziłem, że i tak mam dwóch Vanguardów, a Pyke może tym swoim stunem troszkę pomóc. No i zobaczmy, jaki jest tego wynik. Tutaj mamy tego drzewca, to nas, co nas pogrążył wcześniej, co był nie do zabicia. I teraz już sprawa wygląda trochę inaczej, bo już jesteśmy silniejsi i możemy sobie jako tako z tym poradzić. Zobaczmy, Aphelios próbuje tutaj wykerować, ale na szczęście mu się nie udało. Na szczęście dla nas. No i trafiliśmy Ewelinkę, która jest kultystą. To oczywiście sprawia, że Infinity Edge idzie do Jhina. Ewelinka idzie w stół, bo to jest realny potencjał na to, żeby mieć sześciu kultystów. No i w tym momencie też decydowałem, że tych sześciu kultystów chcemy mieć już teraz. Infinity Edge na Jhina i chcemy wejść w level, żeby dołożyć tę Rivenkę z powrotem. Także jeszcze tutaj roluję, trafiłem Jhina, biorę go, bo zadziwiająco wcześniej zaczęły mi się trafiać. Także w takich sytuacjach warto brać pod uwagę to, że ten Jhin może się zrobić na trójkę. Zwłaszcza, że mamy stosunkowo dużo HP i ten level jakoś sobie idzie do przodu, ekonomia jest zrobiona. Jakoś tam walczy ten Jhin, ale to będzie bardzo ciężka przeprawa. Niestety nie udało się. Także, no cóż, bywa. Tak działa ta gra. I teraz my oczywiście chcemy wchodzić w level. Aczkolwiek robię jeszcze tutaj rola. I widzę Cassio. Cassio to jest jednostka, którą chcę mieć, więc biorę. No i powoli w level. To jest runda neutralna. Także no problemu. Możemy tutaj podziałać. Wszystko jest tak, jak ma być. Co nam poleci? Zobaczmy, coś tam poleciało. Kubraczek, pieniążki oraz pieniążki i Nikos Help i jeszcze mieczek. Także potencjalnie możemy zrobić Sunfire Cape'a, ale tutaj będzie inna decyzja. Decyzja jest taka, żeby jednak rozwinąć tego Jhina, żeby to był nasz priorytet, więc stwierdziłem, że zrobię sobie z tych komponentów GA. No a z tych komponentów Warmoga. Warmog później trafi właśnie na Riven prawdopodobnie, ewentualnie na tanka, który wymieni Garena, bo Garen jednak nie będzie grał w naszym setupie do końca. Mamy całkiem dobrą ekonomię, więc biorąc pod uwagę dużą ilość życia, czekamy. Z jakiegoś powodu mój mikrofon dzisiaj wychwytuje dosłownie wszystko. Także jeśli coś tam jest, to przepraszam, jeśli jest za dużo dźwięku. Moi drodzy, no tutaj dostaliśmy srogi w pierdzie. Ale nie martwcie się, zaraz wejdziemy w level i zaraz będziemy mogli robić się silniejsi, szukać naszego Aatroxa i robić zmiany. Jest też Riven, jest Thresh'ik. Robię te Thresh'e, bo może potencjalnie wejdzie na trójkę, wchodzę w level, no i dokładam Riven, która daje nam tutaj Keepera i Duska. Tak, no i tutaj jest właśnie ta kwestia, że ja zapominam o tym, że Keeper
działa jak rebel. Czyli w zasadzie warto te jednostki zestawić ze sobą, żeby dostały shielda. W tej sytuacji nie zrobiłem tego, także to jest kolejny błąd, który trzeba naprawić. Niemniej jednak mamy 6 kultystów, mamy całkiem przyjemne synergie. Powinno być nie najgorzej. Zobaczmy. Chłop tutaj ma jakieś enlightened. No i udaje się go pogronić. Mamy całkiem dużo golda i ja tutaj decyduję się na to, żeby poszukać tego Atroxa. Albowiem chciałbym też wprowadzić do gry Morgane. Przepraszam, Cassiopeia. Rolujemy tutaj Riven i Jean. Jeszcze Thresh, rolujemy dalej. Jest Eliska, ale już raczej nie będę jej upgrade'ował, później ją pewnie wymienię. Jest kolejny Jean. I jest też Cassio. No i rolujemy kolejne Cassio. Także teraz to już naprawdę chcemy wyrolować Atroxa. Więc rolujemy mocno. Jest Sejuani. Sejuani stwierdzam, że może sobie wejść do gry. I że chcemy ogólnie to Sejuani ulepszyć. Jeszcze jeden rol i jest Sejuani. Kubraczek poleciał na Thresha. Na Thresha dlatego, że planuję go jeszcze zmienić. Dlatego będę miał jeszcze szansę przełożyć na jakąś inną jednostkę. Walczymy na chłopa z asasynami. Tym razem się udało, więc... Więc spoko, zablokowałem sobie tutaj wszystko, żeby ta Sejuani kupić, żeby się zupgrade'owała. HP jest w całkiem dobrym punkcie. No i jest duży potencjał na to, żeby Gina zrobić na trójkę. Bo mamy Nikos Helpa, więc teoretycznie trafiam jednego Gina i jest trójka. Tutaj jest Zilean, mógłbym go wziąć, ale weźmy pod uwagę, że jestem drugi, dlatego prawdopodobnie będę miał wręcz ostatnią kolej wyboru. No i zobaczmy, co ja mogę wziąć. No tutaj zostało tylko tak naprawdę Evelyn się jakoś wyróżnia, więc to jest to. A że chłop robi Yasuo, duelistę, no to oczywiście wziął duelistów. No i ja zostałem z tą Evelynką. To nie jest jakiś super najgorszy item, jego zawsze można użyć. Tutaj kupuję oczywiście Sejuani. No i co dalej? Chciałbym tego Atroxa, najlepiej bardzo szybko. No i chciałbym tego Gina, najlepiej jeszcze szybciej. Tutaj zdecydowałem się mimo wszystko nie rolować. No bo nawet jak wyroluję, to nic nie kupię. Więc musiałbym wtedy zablokować sobie sklep, który i tak mi się samoczynnie zmieni w kolejnej rundzie. HP mam całkiem wysoko, więc też nie jestem zmuszany jakoś mocno do tego rola. No i patrzyłem sobie na tego Gina, bo gdzieś tam z nadzieją liczę na to, że jednego wyrolujemy. I zdecydowałem się, że będziemy rolować na Hama, żeby to zrobić. Mamy 25% szansy na fioletowe, więc myślę, że to powinno być całkiem do zrobienia. Tymczasem Adioconda. Czy jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić? Czy to już jest ten moment? Wygląda na to, że w ogóle wzorowo sobie poradziliśmy z tym, więc bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę. Powiem wam, czego najbardziej brakuje mi w tej grze. W sensie w tym secie TFT. Najbardziej brakuje mi Aureliona, który kręcił brzuszkiem. Tymczasem zobaczmy, czy się trafi ten Atrox. Rolujemy. Jest Riven, ale roluje dalej. I tutaj go jeszcze nie ma. I na ostatnim rolu jest. Dlatego ja się tutaj zdecydowałem tego Thresha pozbyć, kupić Atroxa. Mam teraz 7 kultystów. No i postanowiłem, że wtedy wymienię jednego kultystę. No bo nie muszę go mieć, bo mam już 6. Zdejmę itemki i ubiorę moje postaci jako taką. Quicksilver nie ma tutaj sensu na Ginie. W tym wypadku bardziej ma sens na Riven. Tutaj sobie sprzedaję. No i oczywiście roluję po tego Gina, bo Gin jest teraz priorytetem. Także będę hardkorowo rolował, żeby go trafić. Albowiem on zwiększy moje szanse na top 4. Tutaj na szczęście idzie całkiem dobrze. Riven robi rzeczy też. Dlatego też warto ją wziąć pod uwagę. No i tutaj nic nie ma. Stwierdziłem, że już teraz roluje. Jest Zilean. Zilean oczywiście wymieni nam Eliskę. Z tego względu, że jest lepszym kultystą. No i tutaj jest Atrox. Stwierdziłem, że trzeba go kupić. Myk jest taki, że gold leci teraz z golema. Także za ten gold mogę go oczywiście mieć. A jeśli chodzi o Shojin, to w tym wypadku poleci na Zilean. Mógłby jeszcze lecieć na Cassio. Tak naprawdę uważam, że ten blue buff byłby też lepszy na Zileanie, ale nie spodziewałem się, że mi się po prostu tak trafi. Kupuję tego Atroxa i biorę Spear of Shojin, którą umieszczam na starym siwym dziadzie jak ja.
roluję, jest Riven, ale muszę ją zignorować. Bo Jill jest ważniejszy. Tutaj jest Ewka, też muszę zignorować. Stwierdzam ostatecznie, że nie będę jej upgrade'ował, więc od razu sprzedaję. Roluję jest Riven, roluję jest Cassio. Cassio oczywiście zdecydowałem się tutaj wziąć, bo z jakiegoś powodu stwierdziłem, że Cassio akurat będzie miała szansę tutaj, żeby ją skończył. Położyłem ten item na Cassio i ułożyłem jednostki w taki sposób, żeby Cassio coś tam dawała więcej z tego kielicha. No bo czasem z kielicha warto się napić. Gramy na tego kozaka z Yasuo, który prawdopodobnie wygra grę. I patrzymy, czy coś się tutaj uda zrobić. Nie jest najgorzej. Riven tutaj dużo tankuje. Jin jeszcze ma ja. Ale niestety to dalej jest za mało. To dalej jest za mało. No i moi drodzy, oczywiście kolejny rol. Trafił się Aatrox. I teraz co? Sprzedajemy Cassio, zrezygnowałem. Roluję dalej. Jest Zilean. Zileana biorę. No bo jednak Zilean jest złotą jednostką. Warto go zaprejdować. On będzie robił rzeczy. Patrzę sobie tutaj z nadzieją na te 4444%, że będę w stanie doświadczyć tego tutaj na filmie. No i patrzę na tych asasynów, którzy są praktycznie wszyscy na złotym. Postanowiłem się przestawić, aczkolwiek to przestawienie nie jest jakieś super idealne, ale jest. Tymczasem gramy na jakieś grubachy, Elderwoody. No i zobaczmy, Elderwoody poupgrade'owane. No zobaczmy, czy są takie dobre. Nasza Riven tutaj na full HP sobie skacze, no teraz troszkę mniej, wiadomo. Ale ona się shielduje, ona jest szczęśliwa. No i wygląda na to, że wszystko się potoczyło tak jak chcieliśmy, czyli Elderwoody zostały rozgromione. W tym momencie jesteśmy w top 4, także już się suty cieszą. No i patrzymy, czy ten Jin się wreszcie trafia. Rolujemy, rolujemy, jest Jin. Także w tym momencie blokuję sobie to i już wiem, że zaraz zobaczymy Jina na trzech gwiazdkach, który oczywiście podniesie wartość tego materiału, wartość emocji, które zostają tutaj przeżywane. No i zobaczmy, asasyni. Asasyni, którzy od razu fokusują naszego Jina, który ledwo wstaje i już dostaje kolejną bombę. Także, no. Ale Jin pomachał teraz pistoletem i powiedział, zobaczymy, jak będę miał trójkę zaraz. Ostatecznie wygrywamy z nim. Także to mnie bardzo zaskoczyło. Jak widać, wystarczyła Rivenka. No i zobaczmy, co tutaj można wziąć. Chcielibyśmy tego Blue Buffa, bo ma go Zilean. No i Zilean by nam dał oczywiście drugi level. Kuragan też jest piękny, no ale niestety. Niestety nie dało się go wziąć, więc bierzemy Gunblade i decyduję, że to będzie mój trzeci item na Jinie. Jak się później okazuje, jest to gorsza decyzja, ponieważ później mi się Huragan trafi. No ale Jin jest na levelu trzecim. I teraz powiem wam, co mogłem tutaj zrobić lepiej. Gdybym na stole miał Sharpshootera, no to Jin oczywiście by mnie kierował. I prawdopodobnie mógłby tutaj naprawdę wygrywać tę grę. A oprócz tego mógłby mieć też Huragan. Jin, trójka plus Huragan i Sharpshooter myślę, że mogły mocno tutaj namieszać w tej grze i mogły nam zagwarantować drugie miejsce. No ale niestety tutaj już spoiluję, że tak się nie wydarzy. Bo troszkę spierdzieliłem. Także top 4, moi drodzy. Zobaczmy. Tutaj ten Yasuo. Patrzcie, jakie to jest smutne. Jin level 3. Fokusuje tego Yasuo. Jakoś tam go zbobił na czwarty hit. No ale i tak dostaje tutaj dojazd. Także ten Jin teraz wszystkich tutaj soluje. Przepraszam, Jin. Yasuo. No i niestety i tak dostaliśmy w cymbo. Aczkolwiek, w międzyczasie staliśmy się top 3. No i co teraz? Teraz to tak naprawdę już dużo nie zmienimy. Jedyne co możemy zmienić, to tego Zileana ulepszyć i popracować nad ustawieniami. Ale wygląda na to, że ciężko będzie się już ustawić, żeby tutaj coś mocno podziałać. Chłop ma tutaj bardzo dobre jednostki. Aż 5 jednostek na trzecim poziomie. To sprawia, że jest nam smutno. Ale może twoje gry potoczą się trochę lepiej. Ja w międzyczasie przestawiam się tutaj na tę stronę. Staram się zabunkrować mocno. Odsłoniłem tego Jina, tam powinienem chyba wsadzić Riven. Może to byłoby lepsze. W każdym razie asasyni są kompletnie na drugiej stronie.
Także to jeszcze daje nam jakąś tam nadzieję na to, że może coś się tutaj wydarzyć. I w zasadzie tylko dlatego się wydarzyło, że byli właśnie po tej drugiej stronie. Ledwo, ledwo, ale się wydarzyło. No i mamy kraba, który dał mi ten huragan, o którym mówiłem. Także niestety, niestety huragan nie będzie wykorzystany tak, jak powinien być wykorzystany. No ale nie można mieć wszystkiego. Jak się jest mną, to nie można zagrać wszystkiego perfekcyjnie. Ale na szczęście na Golda wystarczyło. Zbieram tutaj moje nagrody w postaci pieniędzy i huraganu i Nikos Helpa. Nikos Help wykorzystuje oczywiście, żeby dać Zilianowi troszkę więcej mocy. I w międzyczasie chłop dobija trójkę Zinzao. Decyduje, że Zilean dostaje huragan. No i tutaj już niestety powoli kończy się nasza droga, albowiem jesteśmy słabsi od naszych przeciwników. No i co tu dużo gadać? Przestawiam jeszcze tutaj Pajka, z nadzieją, że to coś zmieni. I Yasuo, zobaczmy. O, tutaj jeszcze ma tego całego Yone, który też jest bardzo silny. Także teraz to już tutaj jest double carry. Zobaczmy, jeszcze Jin próbuje tu coś zrobić. Jeszcze walczy. Ale niestety, no. Gdyby był ten huragan, to prawdopodobnie on tutaj by bombił kilka osób na raz. No i jakoś by to się udało zrobić. Zwłaszcza z sharpshooterem, który jeszcze by bombił kolejne kilka osób. Także moi drodzy, rolujemy. Próbuję jeszcze tutaj coś wyrolować, ale tak naprawdę już się nie da. No co ja skleję? Nie mam tylu zasobów, żeby skleić coś konkretnego. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Docieramy tutaj do ostatniego momentu, w którym stwierdziłem, że może jeszcze tutaj zabarykaduję jakoś tego Jina. Ta Rivenka tutaj sobie stanie. Pike sobie będzie skakał z tej strony. Próbuję go wsadzić za planszę, ale niestety gra mi nie pozwoliła. No i zobaczmy, jak to się rozstrzyga. Doskoczył Talon. No i fokusuje nam tego Jina. Jin mocno dostał tutaj w pierdziel. No i ta Akali kasuje go doszczętnie. Tak się kończy nasz odcineczek. Pograjcie kultystów, naprawdę polecam. Top 4 bardzo często. Pozdrawiam i całuję w cyc.